Witajcie kochani, Rafał z tej strony. W dzisiejszym epizodzie chciałbym porównać dwa drony. Przede wszystkim Avatę, nowość od DJI, z klasykiem, który był do tej pory jednym z takich bardziej znanych cinemówów, czyli Protek 35, z zamontowaną kamerą Hero 9. Ten dron, co ciekawe, jest dużo droższy niż Avata sama, bo jeżeli porównamy tylko i wyłącznie drony, okaże się, że Avata kosztuje około trójki, a Protek razem z taką kamerą może nas wynieść nawet w okolicach piątki, więc ta różnica jest znacząca. Protek jest trochę cięższy, Avata jest bardziej kompaktowa. Tutaj mamy wymienne pakiety i trochę drutów i wystające anteny. Tutaj właściwie jest taka sztuka prostoty. Zobaczymy, jak się spisuje podczas lotu, bo to jest najważniejsze. I mniej więcej zobaczymy też, jakie są różnice, nie tylko jeżeli chodzi o wideo, ale samą funkcjonalność podczas lotu. Ja mniej więcej już znam specyfikę obu dronów, ale chciałem Wam przedstawić, na czym polega różnica. Część osób twierdzi, że cinemówy służą tylko i wyłącznie do latania wewnątrz. Ja się z tym nie zgadzam. Cinemówy służą do latania wszędzie tam, gdzie mamy blisko obiekty, na przykład drzewa, czy samochody, ludzi, niekoniecznie wewnątrz. One też dosyć mocno hałasują, więc to jest specyficzna grupa dronów, ale przede wszystkim pozwala nam na to, żeby zachować bezpieczeństwo i żeby nie poranić kogoś śmigłami. Także po tym krótkim wstępie zaczynamy. Jeszcze chciałem Wam tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za fajne opinie po tym ostatnim filmie z Avaty sprzed wczoraj. To dużo dla mnie znaczy, jak ktoś faktycznie wypowiada się w ten sposób. I dzięki serdeczne, naprawdę. My wiemy, co to znaczy. Ruszamy z pierwszym lotem. Let's go! Dobra, tutaj wszystko gra, możemy już podłączyć Proteka i włączyć GoPro. Obraz jest bardzo dobry w tej chwili, naprawdę fajnie to widać, to co się tutaj dzieje. Pojedziemy sobie pomiędzy drzewami. Protek jest bardzo, bardzo hałaśliwy. Polecę tu od razu w lewo. Specjalnie nie wstaję, żeby mieć to samo położenie, czyli przed kamerą na ławeczce. Jak na razie jest wszystko ok, zasięg jest w porządku. Wizja też jest dobra. Ona nie jest tak dobra jak w Avacie, ale jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Zobaczymy sobie, ile jestem w stanie tym dronem lecieć. On jest dość ciężki, tak jak mówiłem. Z tego względu, że ma całe GoPro na pokładzie i też sam ma sporo elementów, które są de facto ciężkie. Tu zrobiłem sobie jedną zawrotkę. Lecimy teraz do lasu. Już mam napięcie 14,9, czyli nie jest tutaj jakoś szałowo z tym, bo lecę minutę dopiero. OK, i tu będziemy sobie zawracać. Chciałbym troszeczkę wolniej polecieć. Spokojniejszy lot. Ale jak widzicie, loty z cineupem do tej pory wiązały się z tym, że trzeba się bardzo liczyć z poziomem akumulatora. 14,6, 14,5 i mam 1,5 minuty lotu. Zostało mi zaledwie 0,5 volta do lądowania. Za chwilę dobijemy do 2 minut, czyli powinienem osiągnąć mniej więcej czas lotu tutaj Protekiem około 2,5 minuty. To jest całość, co mogę zrobić. Oczywiście można troszeczkę pograć tym, żeby użyć na przykład rozebrane GoPro, tylko ono jest wtedy bardzo podatne na uszkodzenia, tak zwane naked GoPro. Albo drugą rzecz, którą można zrobić i o którą można się pokusić, to jest wyciągnąć akumulator z GoPro i użyć adaptera z iFlighta. Tylko nie wszystkie wersje oprogramowania z tej kamery przyjmują to. Ogólnie Protek się w miarę dobrze spisuje. No jest ciężki i trzeba kontrolować przede wszystkim throttle, czyli przepustnicą, bo on ma takie swoje tutaj szaleństwa w postaci takiej, że nie zawsze ta przepustnica fajnie działa, bo czasami robi tak góra-dół. Ma takie skłonności do właśnie uciekania góra-dół. Słyszę go już coraz wyraźniej. Będę miał okazję porównania za chwilę, jak wygląda zasięg. Mamy w tej chwili 14 V
55, około 3 minut i to będzie wszystko. Już muszę lądować. Tak, to jest to, około 3.04 minuty. Także widać, że szału nie ma pod kątem czasu lotu. Za chwilę przełączymy na awatę i zobaczycie, jak to wygląda. Mam już nagrywanie na Sony. Tu mam nagrywanie w goglach i powinienem też mieć nagrywanie już za chwilę w awacie. Tak? W tej chwili jestem w trybie... W tej chwili jestem w trybie normalnym. Przełączę sobie na manual. Bardzo dziwne jest to przełączenie na manual, ale już teraz mam. Dobra. Przede wszystkim to, co widzę, to od razu, to jest jakość obrazu. To jest po prostu kosmos, totalny. Jest dużo, dużo, dużo lepszy obraz. Tak oceniam, że około 30% jest lepiej w porównaniu do tego, co mamy w Proteku i w klasycznych goglach V1 razem z modułami z VTX-ami Vista czy Air Unit. Teraz lecimy przez ten gęsty las, za chwilę skręcę w prawo. To, co widzę przede wszystkim, to zdecydowanie wyróżniam te poszczególne gałęzie. Jakość podglądu jest zdecydowanie lepsza. Jest szał totalny. To, co mi się też podoba tutaj, to jest fakt, że o zasięg się nie muszę martwić w ogóle, bo jestem świadomy, że ten zasięg jest bardzo dobry. Natomiast awata jest trochę szybsza. Pomimo tego, że ja wprowadziłem tutaj zmiany w ustawieniach, ona nadal bardzo dynamicznie lata i jest pełen szał. Dobra, patrzymy sobie, jak tu przejdzie. Do latania po lesie zdecydowanie jest lepsza. No i czas lotu. Ja w tej chwili mam jeszcze 89% akumulatora. Tego, co mi brakuje, to jest czas lotu wykonany, bo mam pozostały, natomiast nie mam czegoś takiego jak czas lotu. Ojojojojojojoj. Teraz zaliczyłem leciutką kraksę. Nie za mocną, ale jednak. Także brakuje mi na pewno czasu lotu, który został wykonany. Dobra. Tutaj poczułem się na tyle pewnie, że zaliczyłem mega kraksę. To druga rzecz, której mi tutaj brakuje, to są dłuższe drążki. Te drążki są za krótkie. W tej chwili jestem 100 metrów. Ja tu mogę się oddalić bardziej. Na razie sobie zwolnimy i polecę tu. Ona też nie lata tak bardzo cinematic jak Protek. Ona lata inaczej troszkę. Bardziej dynamicznie, pomimo moich zmian, jeżeli chodzi o rejty, ale lata naprawdę świetnie. Teraz zobaczmy, czy ja tu przejdę. Chyba jest za gęsto. No to dobra, to sobie polecimy tu na razie na wprost. Jestem blisko. I zobaczymy sobie, jaki ona ma zasięg w tej chwili. Jakbym chciał polecieć tam dalej. To wygląda to zdecydowanie lepiej. Kurczę. Ja tutaj mam taką swobodę, jeżeli chodzi o zasięg, że w ogóle się nie muszę tym przejmować. Mogę sobie tutaj bardziej przyspieszyć. Teraz zobaczcie, jestem 100 metrów. Nie ma w ogóle żadnego wpływu. Można zasuwać tym dronem zupełnie na innym poziomie. 130, 140. To jest zupełnie inny poziom. Osoby, które mówią, że awata niewiele wnosi, powinny spróbować w ogóle nią polatać. Bo łatwo jest takiego drona krytykować, że jest głośny i że właśnie niewiele wnosi, ale guzik prawda. On wnosi mega wartości do świata FPV. Przede wszystkim zasięg, to poczucie pewności, doskonałą wizję, czas lotu zdecydowanie większy, inteligentne cechy, których do tej pory nie mieliśmy, albo były oczywiście rozwinięte, ale w sposób ograniczony. No i to, że można z taką pewnością, troszeczkę gimbala chciałbym dać niżej. Tak, to mi chyba najbardziej przeszkadza, ten kąt gimbala jeszcze, to jest takie nietypowe. Troszeczkę go obniżyłem teraz. Ok. Polecimy sobie teraz w drugą stronę w ogóle, bo jeszcze zostało spokojnie tego akumulatora. Przy Proteku musiałem lądować, miałem tam akumulator też 4S, ale 1000... tam był 1500 mAh, a tutaj jest 2400.
I teraz zobaczymy sobie, jak wygląda zasięg. Ja się zbliżam do tego słupa. Lecę w tej chwili około 5 minut. Końca nie widać. Oblecę chyba cały las. Ja pierniczę. Dokładnie. Pełen zasięg, jeżeli chodzi o wizję i o RC. No takich numerów to nie było. Tak, takich numerów nie było, żebym ja miał tak doskonały zasięg. Teraz mi troszeczkę kerwie HD, ale zaraz wracamy. Tak, teraz mam 2 megabity na sekundę, ale już mi wizja wraca. Także widzicie, jaka to jest różnica. To jest przepaść, jeżeli chodzi o DJI FPV, a to, co mieliśmy do tej pory, czyli klasyczne FPV HD. To całkiem dobrze mi się ten dron trzyma. Trochę męczą mi się palce przy tych lotach, ze względu na aparaturę niewygodną. Jeżeli chodzi o efektywność lotu, no to w ogóle to jest jakaś inna bajka. To jest inna opowieść, tak mogę powiedzieć. Zupełnie to inaczej wygląda. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Tam jest takie fajne wejście za chwilę do lasu. Tutaj gdzieś będzie. Tak. Tu jest to wejście. Gdyby ona miała parę cech jeszcze takich ciekawszych, na przykład była trochę cichsza, gdyby Awata... tak, cichsza przede wszystkim. Była odrobinę lżejsza. To, co mówiłem na poprzednich nagraniach, żebyśmy mieli możliwość taką, żeby kupić sobie też akumulator połówkę. Połowiczny. Dzięki temu ona byłaby lżejsza, nie byłaby taka hałaśliwa. Czasami nie potrzebujesz latać 10 minut FPV, bo wystarczą ci 2 minuty, żeby zrobić wirtualną wycieczkę po jakiejś małej hali albo po hotelu, lobby hotelowym, to ci wystarczy 3-4 minuty. Jeszcze jak nagrywasz to w 50 klatkach na sekundę, to zwolnisz o połowę i masz z 3 6 minut, a z 4 minut 8. I to w zupełności by wystarczyło. Oni tutaj trochę przesadzili z tym, że jest ciężki akumulator. Ta pojemność jest potężna. Ale chcieli się popisać, chcieli pokazać też, jak to wygląda. W tej chwili mam 59% akumulatora, czyli jest jeszcze dość sporo. Lecimy w tej chwili 7 minut. Jak pamiętam, tam lecieliśmy protekiem 3 minuty i było po herbacie. Jakość wizji jest po prostu kosmiczna. Naprawdę bardzo dobra. Widzę doskonale wręcz. Tu jest zarośnięty ten las. Nie za bardzo jestem w stanie skręcić, więc sobie zaraz zawrócimy. Bo już tam oblecieliśmy go dookoła. Teraz sobie zobaczycie, jak to wygląda z tej strony. Awata lata tak długo, że aż brakło mi pamięci w karcie w moim Sony. Ale to, co robiłem tutaj, to, co chciałem Wam jeszcze pokazać, to jest taka mała próba, jeżeli chodzi o dystans w lesie. Ja robiłem to ze 3-4 razy już do tej pory. Jest niesamowite to, że jeżeli tylko las na to pozwala, to można mniej więcej 350-400 metrów osiągnąć właśnie na takiej ścieżce, do której teraz się nawiązuje. Więc jest naprawdę pełen komfort i powiem Wam jeszcze jeden motyw ciekawy, bo osoby, które są sceptycznie nastawione, ja też nie jestem jakoś hura optymistyczny, bo nie współpracuję z DJI, nie dostałem od nich nawet pękniętego śmigła, a prawie codziennie tworzę treści na YouTube'a. Po prostu to jest za małe zasięgi, za mały kanał niszowy. Ale to, co Wam chciałem powiedzieć, że robiłem też taką próbę nad wodą, nad taką leśną rzeką i przelatywałem pod konarami drzew. Ja to opracuję trochę, może polecę tam drugi raz, bo nie leciałem tak szybko jak tutaj, tylko leciałem sobie bardzo wolno i też mi wyszło naprawdę nieźle. Zobaczcie, jakie to są dystanse i zwykle piloci FPV na co dzień latając mają świadomość, że tego typu trasy to może 100 metrów, może 150 przy sprzyjających okolicznościach. Mnie rwało crossfire, ale też bardzo pikselował mi obraz nawet w tych goglach DJI FPV V1, które mam. A tutaj widać, że możemy lecieć i lecieć. Wygląda to niemal jak w nieskończoność. Osoby, które latają Mavicami, mówią, phi, 400 metrów, przecież to jest prawie nic, ale zobaczcie, że to wcale nie jest tak nic, bo 400 metrów to są prawie 4 boiska piłkarskie.
Więc jest to kawał dystansu i tutaj trzeba się przestawić po prostu na inne wartości, jeżeli chodzi o latanie takim małym quadem FPV czy kopterem, dronem, jak niektórzy mówią. FPV właśnie z daktami, czyli z osłonami typu Cineup. Cineup to jest zupełnie inna grupa dronów. Właśnie zalicza się czy cała grupa Cinelogów, czy Pavo, czy Protek z gotowych produktów do tej pory, które były stosowane. Tutaj już zawróciłem, słuchajcie, i tak to wygląda. Więc Cineup raczej służy do latania nisko nad ziemią. On trochę hałasuje, zawsze tak jest, ale ma osłony. Więc jak wlecisz w gałąź, czy nawet otrzesz się o coś, o jakąś przeszkodę, to nie śmigła się nie zablokują, nie spadniesz, tylko można lecieć dalej i to dosyć odważnie. Ja parę razy się tutaj otarłem o gałęzie i nic się nie działo. Przy tym locie było naprawdę ok. I to, co jest fantastyczne, że już lecimy ponad 10 minut. To był jeden z takich ciekawszych moich lotów, jeżeli chodzi o długość. W klasycznym FPV najwięcej latałem około 10.05, 10.10 może bobem. To jest Bob 57, to jest 6-calowy quad, kopter, który ma duże akumulatory, bo on ma 2200 mAh, tam jest 6S, ale też jest oczywiście ciężki, bo waży prawie kilogram. Tutaj jest trochę inaczej. Inna jest też specyfika lotu. I AWT właśnie powinno się stosować do tego typu wycieczek, czyli nisko, można trochę dalej. Raczej bym powiedział, że to nie jest dron, który lata wysoko w powietrzu, bo on będzie miał propłoż. Jest na tyle duża powierzchnia, że będzie go wiatr zmiatał po prostu. I on nie służy do tego, żeby latać bardzo wysoko, czy tak jak się lata Mavikiem. On jest raczej do takich eksploracji jak poduszkowiec, do latania nisko, ale za to można latać i w halach, w pomieszczeniach zamkniętych, w lesie właśnie, w wielu miejscach, na przykład rekreacyjnych, możecie zrobić kapitalne ujęcia, podczas imprez okolicznościowych, nawet takie imprezy jak, nie wiem, wydarzenia sportowe, czy samochodowe, czy inne imprezy integracyjne na wolnym powietrzu. AWT jest w stanie Wam to wszystko ogarnąć i to, co tutaj widzę, ja jestem w stanie wykorzystać dużą część jej potencjału. Trzeba poćwiczyć na symulatorze, bo osoby, nawet chłopcy, którzy dostali, oni tam reklamują smartfony na YouTubie i tego typu mają audycje, dostali te drony do testów od DJI i powiem Wam, że to było mizerne, jak oglądałem, bo nie potrafili tego wykorzystać w żaden sposób i to było, no to po prostu widać, czy ktoś lata, czy nie. Ale jeżeli poświęcisz na symulator z 10 do 20 godzin, zależy czy masz pamięć ruchową, czy grałeś na konsoli, to jest to bardzo wdzięczny dron. I on jest też taki, że się go odkrywa na danym etapie. Czyli jest trochę tak jak w Alicji z Krainy Czarów, właśnie Królicza Nora. Jak przejdziesz na tą drugą część Króliczej Nory, czyli przejdziesz do Krainy Czarów, to masz to, co widzisz teraz. A jeżeli zostaniesz na tym przed początkiem, czy nie wejdziesz, no to zostaniesz na etapie Mavika i będziesz sfrustrowany, że ten dron nie lata tak jak Mavik, bo to jest w ogóle coś innego. Więc żeby odkryć AWT w taki sposób pełny, trzeba zrobić jedną rzecz, a mianowicie poćwiczyć w akro loty na symulatorze, czyli w trybie manualnym, około 10 do 20 godzin, w zależności od człowieka, i to nam da pełen obraz i przegląd sytuacji. Tu jesteśmy już ponad 13 minut w powietrzu, więc to był długi lot. Ja tutaj pewne rzeczy sobie testowałem i patrzyłem, jak on lata w takim trybie cinematic, gdybym wolno tymi drążkami. On zresztą jak ma słabą pojemność akumulatora, małą, to też zwalnia te ruchy, więc tutaj już miałem te bodźce też słabe, ale chciałem też popatrzeć, jak to wygląda. Czy dałbym radę przelecieć przez samochód? Odpuściłem w ostatniej chwili. Prędkość była za mała. I jednak chyba z Cinelogiem mam większą wprawę jeszcze, jeżeli chodzi o precyzyjne loty. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Sony się rozładował, ale my ciągle dajemy radę. W tym epizodzie chciałem Wam pokazać, jak wygląda relacja pomiędzy Cineupami klasycznymi a AWATą. I to jest duża różnica. Jeżeli ktoś, kto latał sporo Cineupami, przesiądzie się na AWATę, doceni ją też, ale też zauważy jej inne cechy, prawda? To nie jest może dron idealny, ale to jest duży krok do przodu, jeżeli chodzi o technologię i całą społeczność i rozwój tego hobby. Jest to duży krok do przodu. Czy warto ją kupić? Nie dla wszystkich. Jeżeli chcesz nią latać jak Mavikiem wysoko,
I długo to będzie cię frustrować wiele rzeczy, bo to nie jest Mavic, ale jeżeli chcesz tak latać faktycznie jak my dzisiaj, czyli tak jak poduszkowiec, blisko przeszkód, na niewielkiej odległości, na niewielkiej wysokości, to faktycznie Avata może być bardzo ciekawym projektem. Ja myślę, że fajnym projektem byłoby też DJI FPV 5-calowe V2, gdzie mielibyśmy wytrzymały materiał i ten dron byłby troszeczkę lżejszy. Wtedy byłaby to prawdziwa petarda i myślę, że to nastąpi. Może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym i będziemy mieli DJI FPV V2 i to pozamiata sprawę całkowicie. Trzymajcie się, do zobaczenia, wszystkiego dobrego w kolejnym epizodzie. Pa!